Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DermonekStow i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Słuchajcie, jest to pierwszy odcinek, jaki nagrywam po E3, także jeżeli gdzieś tam nie będę ogarniać jeszcze komentarza, bo dawno nic nie nagrywam, to przepraszam. W każdym razie, mamy tutaj coś, co zostało podczas targów E3 zaprezentowane, mianowicie Story Creator Mode. Jak najbardziej go sobie włączymy. Jestem ciekaw, jak to działa, bo tu mamy coś takiego jak moje przygody. Aktualnie żadnych przygód nie mam. Aha, i ja mogę włączyć sobie to, tak? Dobrze myślę? Tutaj przełączanie podpowiedzi, wszystkie. No właśnie, bo tu można teraz tworzyć swoje własne rzeczy, tylko że nie wiem, czy ja mogę, jak ja to mogę zsynchronizować, jak ja mogę to popatrzeć. W każdym razie, coś być może sobie z tego popatrzymy. Jestem ciekaw, co ludzie stworzyli. Ja sam raczej nic nie będę robić, bo nie mam za bardzo na to czasu, żeby się jakimś takim edytorkiem pobawić. No w każdym razie kontynuujmy po prostu grę, wczytajmy ostatni zapis. Nie mam żadnego pojęcia, co tutaj się działo. Także zobaczymy. W ogóle rozszczepianie wrogich statków jest najszybszym sposobem na gromadzenie drewna, proszę. No właśnie, czy tak jak myślałem, że mieć dużo drewna i zupgrade'ować sobie na maxa Andresję, to trzeba trochę popływać. Czego tak do końca nie lubię, ale cóż. No zobaczymy. Mówię, na razie będziemy musieli sobie przejrzeć listę zadań, bo nie mam bladego pojęcia, co tutaj robiliśmy, co mamy zrobić i tak dalej, i tak dalej. Się gra strasznie długo, wczytuję, dawno nie grałem, gdzie tu się jakieś update'y pościągały. No dobra, czyli tak. Mamy znaleźć porywaczy medyka i ich zabić. Okej, okay, czyli byliśmy na Tazos, aktualnie w sumie trochę pracujemy właśnie dla medyka, który chyba tak nie do końca pomagał tym ludziom, bo przez to, że on podawał jakiś środek, to oni, no generalnie to trochę im psuło psychikę. No cóż, pracują na terenie warowni, okej. Okay. Jeden z porywaczy nosi przepaskę, drugi łysiejący mężczyzna w długiej szacie. No dobra, ale to myślę, zaczniemy od eksploracji, czyli ogarniemy sobie tutaj te dwa pytajniki. Generalnie mam tutaj też większy quest związany z tym medykiem. Polega on na tym, że mamy właśnie znaleźć lekarstwo dla bratanka Barnabasa, o ile się nie mylę. Nie pamiętam, czy to był bratanek, ale no w każdym razie jakiś tam ktoś z jego rodziny. No i właśnie będziemy starali się mu pomóc. Tu mamy jakiś grobowiec, co ciekawe. Jesteśmy też blisko celu i to już tych panów oprawców medyka najwidoczniej. Tak jest. No dobra, teraz sobie możemy trochę zrobić mały zwiad, chociaż zanim tutaj pójdziemy, chwila minie. Ale to już przynajmniej później nie będę musiał robić, bo będę miał wszystkich oznaczonych. Dobra, czyli tutaj nas czeka coś większego do zinfiltrowania, ale to za chwilę. Na razie chodźmy tutaj jeszcze, musimy tą starożytną stelę odnaleźć, czyli to, żeby było ją sobie oznaczyć. Okej. Okay. No to co, lecimy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś duży grobowiec, który trzeba będzie eksplorować nie wiadomo ile. Okej, okay, no dobra, zobaczmy, rozwalmy to. I chodźmy dalej. Mam wrażenie, że trochę ciemniej jest teraz. Też może mi się tylko wydaje. Po prostu dawno nie grałem. No tu oczywiście mamy tonę węży. Świetnie. Zablokowane jakieś przejście, to zobaczmy. O, już serio, mamy stelę. Ała, fuck, węże. O kurwa mać, no widzicie, i tego nienawidzę w wężach. One jak we trzech się synchronizują, to po prostu nawet nie da się zrobić uniku, bo tu wchodzą w jednym momencie obrażenia od trzech z nich, a one jednak dosyć mocno gryzą. Także no. Pewnie będziemy musieli tutaj biec jeszcze raz, wydaje mi się, co nie jest zbytnio dobre, no ale trudno. Będziemy musieli tu w takim razie. A, najgorzej ten zwiat! Ale nie pykło, ojeju. No widzicie, no dawno nie grałem, także mogę takie głupie rzeczy robić. No właśnie, bo mnie oczywiście wczyta tutaj. No szkoda, cholera, szkoda. No dobra, trudno. W takim razie ciśniemy jeszcze raz. Niezbyt ten przyjemny powrót do tej gry, no ale trudno się mówi. Na szczęście ta stella jest, widzę, bardzo, bardzo blisko, także z tym nie będzie problemu. Na szczęście chociaż. Skoczmy tutaj na dół. Wejdźmy tutaj do góry. No i za chwilę zobaczymy. Jeszcze raz sobie tą lokację, tylko tym razem już mam nadzieję sobie lepiej poradzimy z wężami. Weźmy Kassandra. Halo, pochodnia. W którą do strony była pochodnia? W tą stronę, jakoś wcześniej podświadomie ją zapaliłem, a teraz nie wiedziałem, jaki to przycisk. No cóż.
W ogóle nie pamiętam, jak tu się Phobosa wzywało, ale tutaj chyba się wzywało naciskając gałę, bo to chyba w Kingdom Come się przytrzymywało tego trójkąta, wydaje mi się, chociaż teraz też już dokładnie nie pamiętam, też w Kingdom Come jeszcze nie grałem, jak mówię. To jest pierwszy film, jaki w ogóle nagrywam po E3. No właśnie, ten odcinek ze syna. Dalej mnie czeka Kotor i dopiero na końcu Kingdom Come. Generalnie, przynajmniej taki jest plan. Okej, dobra, także lecimy. Zbierajmy sobie rzeczy. Zobaczmy mapę. I teraz idziemy, może najpierw tutaj do tego pytajnika, chociaż mam wrażenie, że on może być wewnątrz tej fortecy. W tej fortecy na pewno mamy tych dwóch przeciwników, których mamy zabić dla medyka. Że zobaczymy, jak to się też skończy. Tak, wydaje mi się, że to jest zaraz obok. Zresztą chyba forteca nawet jest tak... Niby na mapie jest dalej, ale chyba mam wrażenie, chociaż może nie. No dobra, zacznijmy od oznaczania wszystkich. Chyba coś mnie atakuje, mam wrażenie. Tak. O właśnie. Okej. No weź no, Cassandra, przytrzymaj na tego misia. Dobra. I jeszcze raz. Będziemy też mieli jakiegoś polemarchę kolejnego. Okej, mamy też cel nasz. Dwójkę oznaczyłem? Nie, jednego tylko oznaczyłem. Gdzie jest drugi? Okej, drugi jest gdzieś tam. Dobrze. Niech sobie będzie. Jeszcze przelecimy kawałek, żeby się na pewno wszyscy przeciwnicy pooznaczali. Proszę, to mam jeszcze jednego. No i dobra, wydaje mi się, że możemy w takim razie rozpocząć infiltrację. Mam nadzieję, że się uda zrobić to ładnie po cichutku. A tutaj co jest? Bo w sumie to jest na skałach. To jeszcze też byśmy sobie obadali. Górski srebrzysty szlak. Dobra, zapewne tylko skarb. Tyle, że niestety nie mam tego skarbu jak oznaczyć. No dobra, trudno. W takim razie pociśniemy sobie w ten sposób. Zobaczymy, czy uda nam się to odnaleźć. No mam nadzieję, że tak. Że tutaj jakichś wielkich problemów nie będzie. To mi się wydawało, że jakby mi dała ikonka skrzynki. Zresztą mam wrażenie, to idziemy do jakiegoś innego wyjścia. Ewentualnie w jakiś ślepy zaułek. Ej, tu jakieś widzę powalone jaskinie. Powalony kompleks jaskiń, w którym co ciekawe jest misio. No dobra. Kolejny. Dobra, bierz Cassandra to pochodnie, co miałaś. Rzeczywiście węże. O, i akurat mamy tą skrzyneczkę, którąśmy chcieli. No, come on, przeszukaj. Dziękuję, dobra. Czyli to mamy, teraz idziemy w takim razie do fortecy. Fortecy sobie będziemy musieli troszeczkę ogarnąć, zabić wszystkich, pozbierać wszystko i tak dalej, i tak dalej. Też przede wszystkim właśnie tą dwójkę, która porwała wcześniej medyka. Chociaż mówię, ja bym temu medykowi tak do końca nie ufał, bo no generalnie on bardziej ma wrażenie szkodzi, niźli pomaga tym ludziom przez tą swoją jakąś mieszankę, czy tam maść, nie pamiętam, no jakieś lekarstwo w każdym razie, niby lekarstwo, które chyba tam zwiększa po prostu siłę bardzo, ale no właśnie minus jest taki, że jakoś uszkadza im to po prostu mózg tak naprawdę i dlatego oni po prostu głupieją. Czy ja mam adrenalinę, żeby na gościa zeskoczyć? Nie mam i gość w ogóle zszedł. Goście postanowił zejść, to my sobie postanowimy przeskoczyć tędy i pójść do tego pana tam na górze. I go sobie wpierw zabijemy w takim rozrachunku. Okej. Czy ktoś tutaj do nas przyjdzie? Tak, tak myślałem, ktoś tu zaraz do nas jeszcze przyjdzie na te mury. To na cyp... A dobra, może nie będziemy czekać, bo on jeszcze mnie zobaczy. Nie wiem, czy on się spojrzy w górę, zresztą jakoś nie mogę go oznaczyć w ogóle. To już poczekamy, aż podejdzie pod nas. O, jakaś koza spierdala. Zgoniona jakby przez tamtego gościa normalnie. Okej, no dobra, ciekawy widok, nie powiem. Tam mamy posiłki, w sumie do posiłków to się możemy stąd dostać, to w sumie myślę, że można by to zrobić. No, come on, żeż Cassandro, wejdź tu jakoś do góry, po ludzku. Dziękuję. Tu sobie od razu się swingniemy. I sobie rozwalimy posiłki, żeby w razie czego nie wyzwali. Jakby coś miało pójść kompletnie nie tak. Chociaż oczywiście nie przewiduję takiej
sytuacji. Dobra, no tu ich mamy trochę więcej. Kurczę, jakoś tak oni są tak ustawieni, że tak nie bardzo jestem tutaj w stanie cokolwiek zrobić. W sensie, jakoś tak no naprawdę słabo. Oczywiście tak, myślę, wejście tutaj nie jest głupią opcją. Tak, żeby gościa zabić. Przy okazji zebrać chyba skarb polis, bo wydaje mi się, że to jest skarb polis. Nie, to jest zwykła skrzynka. Co ciekawe, z łukiem Heraklesa. O proszę, mamy jeszcze tą akcję z tym całym lekarstwem. Podejrzewam, że gościa nie zabije na hita, czyli tutaj nawet nie ma co próbować. Ale za to tu możemy sobie zejść. Zabić tego. Dobra, tamten gość jest tam, tylko ja mam wrażenie, że on nam na hita nie padnie. A to by było bardzo, bardzo niepożądane. Tamtego na górze bym teraz zabił chyba, w najbliższej kolejności. Wydaje mi się, czy będę mógł do niego doskoczyć? Tak. I tak będzie najszybciej. Tam mamy czwórkę przeciwników. Tak w sumie idealnie na to, żeby... A nie, już piątkę, dobra, to nie. W takim razie zmiana planów. W sumie ten pan jest tak trochę odosobniony teraz, to myślę, że możemy go przytrzymać. Nawet jeżeli nie padnie, to za chwilę go zastrzelimy następną... O! Dobra, gość jest bardzo mocny. No ale dobra. O kurwa, tak actually bardzo mocny. No dobra. Wow, jak go wyjebało śmiesznie do góry. Dobra, to nam daje też pieczęć polemarchy. Do zadania. Już tu nam idzie jakiś pan kolega i chce znaleźć ciało chyba, mam wrażenie. Czy dobrze... O, świetnie, dobra, został w środku. No to w sumie nie jest tak źle. Czy jakby mogę na ciebie doskoczyć? W sensie, dobra, jeżeli zrobię tak, to chyba mnie nie zauważy, tak jest. To teraz go sobie przyjdziemy i zabijemy. O, dobra, okej. Mniej więcej wyszło dobrze. Teraz tak, byleby tego ciała nie znaleźli, to będzie git. Mam wrażenie. Bierzmy sobie to. Przeskoczmy sobie tutaj. I chodźmy zabić wpierw może tego tutaj, bo on taki się wydaje być strasznie samotny. To go sobie od razu dziabniemy. Dobra, tamten jeden gdzieś wchodzi na górę, na wieżę, ale to też nie będzie na razie stanowił problemu. Dobra, tu ich się zrobiła całkiem pokaźna grupka, tyle że dużo osób z tej grupki sobie już idzie. Tak nie do końca, ale... Tak nie do końca, ale trochę. Poczekajmy, aż on właśnie przejdzie sobie gdzieś tak tutaj. To będziemy mieli idealną okazję, żeby na niego zeskoczyć. O! Cześć. A co ty tu robisz? A ten skąd tu? Jakiś ciulowy zjazd zrobiłem. Okej, no gadaję o tym doktorze. O, widzę, że już tamci chyba jego ludzie też już tak do końca nie ogarniają, co się dzieje wokół nich. Dobra, weźmy najpierw tutaj może podejdźmy. Tego sobie gościa zabijemy, a później już tego dowódcę. Okej. Ty umieraj. Co tu się dzieje, bo jakby nie ogarniam tutaj. Tu mamy dwójkę, a tam jeszcze mamy kilku. Okej, czyli tutaj mamy aż trzech. Ale to trzech do poskikania sobie pomiędzy nimi. O, ten nie padł, ale to dobrze, to akurat sobie na niego jeszcze na końcu doskoczymy. Tropi mnie łowca nagród, to by wypadało spłacić nagrodę za moją głowę. Okej. Czyli tak, jeden wyczyszczony. Trzeba będzie jeszcze za chwilę drugiego. Okej, tam już widzę, znaleźli ciało, czyli jest bardzo niedobrze. I to jeszcze akurat tego mniejszego miniona. Mam wrażenie. Ale dobra, jakiegoś większego to, nie wiem, zaniepokojenia nie wywołało. Na razie sobie po nich poskaczemy. Gościu zniknie? Powinien. Trochę z lagiem, ale zniknął. Tego sobie dziabniemy tak. Tamta dwójka w sumie mi do szczęścia potrzebna nie jest. Także chodźmy tam.
Już teraz porobimy sobie jeszcze cele, jakie są w lokacji. Na przykład tego sobie pana jeszcze zabijemy. Jakiś słaby strasznie zwiad zrobiłem, bo ich strasznie dużo mam nieoznaczonych. I dlatego później mnie zaskoczył jakiś jeden, no ale trudno. Trzeba było się bardziej postarać. Okej. Tu by jeszcze się przydało te zapasiki zebrać, spalić. Zaraz zobaczymy, gdzie one są. Proszę bardzo, tam chyba też jedne pominąłem, w sensie je zebrałem, ale nie podpalałem, żeby tam za bardzo nie wzbudzać alarmu, ale teraz już trzeba będzie zmienić, bo już teraz tak naprawdę praktycznie przeciwników nie ma, którzy mogliby mi o, wait, tu jest ich coś dużo. Ale dobra, to ich sobie za chwilę zabijemy. Pierw może chodźmy tego. Pewnie go trzeba będzie przytrzymać, tak jest. Oj, to dosyć mocno, bo tylko pół życia bym mu zabrał normalnie. Oczywiście jebana maksymalna pojemność. Czyli trzeba od razu coś tutaj pozarządzać ekwipunkiem. Ojej, coś... Aha, dobra, pewnie strasznie dużo broni musiałem dostać. Mężowy łuk gorszy, out. Zdobiony łuk gorszy, out. Ten łuk Heraklesa też gorszy. W sensie złoty, ale gorszy. A to na przykład sztyleciki. O, sztyleciki, co ciekawe, lepsze. To weźmiemy. Czemu nie? Tylko nadal coś muszę porozbierać, bo tak nie może być. Ostrze eksperta, dobra, to nie ma jakiejś super nazwy. Sztylet łotrzyka to też nie ma jakiejś super nazwy. Skamieniałe ostrze. Dobra, jakaś ta kościana buława. Cep z kolcami też nie. Buława łucznika jak najbardziej nie. Buława minotaura, to niech zostanie. Mielarz może też, bo się ciekawie nazywa. Kościana buława. A, mielarz, dobra. Mielarz się ciekawie nazywa, ale jest tak naprawdę come on bronią. I mam nadzieję, że tyle mi wystarczy, żeby w tym odcinku już więcej nie odpalać tego jak w punku po tą jebaną maksymalną pojemność. Bo to pamiętajcie, to nie jest maksymalna pojemność, to jest jebana maksymalna pojemność. Ojej, dobra, bo tak, czy ten jeden jest jeszcze silniejszy? Nie wiem, ale skaczemy. Dobra, nie padnie na hita. Nie ma problemu. Doctor mentioned strange things happening in the city. I should look around. No właśnie, czyli musimy wykonać jeszcze inne zadania z tego większego jednego questa, żeby ewentualnie to jakoś ruszyć. O, czekajcie, bo tu mi jakiś najemnik przylazł, to w sumie dobrze było spłacić się. Póki jeszcze możemy. Dobra, teraz tak, jeszcze gdzieś tu jest jedna skrzynia. O, tu już ciała kolegów niosą. A niech niesie, nie będziemy już go zabijać. Jak tam się na górę dostać? Tutaj można. Także tak też zrobimy. Jedna skrzynia. I to w sumie tyle, co mamy tutaj niestety tylko. No przykro mi, panie kolego, wiem, że tylko nie chciałeś zanieść swojego kolegę, ale no niestety. Musisz paść. A co, jak się tu tyle pojawiło nagle? No dobra, no chcą ponosić swoich kolegów, no ale też poginął. Niepotrzebnie przytrzymywałem, ale dobra. Myślałem, że to ten mocniejszy niesie słabszego, a to słabszy niósł mocniejszego. Tu gdzieś był jeszcze jeden, a gdzieś się zmył, dobra. Jezu, jakoś strasznie porozrzucane po tej całej lokacji są te skrzynki i inne pierdoły. Jeszcze się trochę nabiegamy po niej, żeby to wszystko zebrać, niestety. No ale jak już tu jesteśmy, to oczywiście trzeba, co by mieć to z głowy. Bo jestem ciekaw, bo nie wiem w sumie, z kim my tu, bo z tęczkami walczymy, to nie wiem jak tam pieczęci, szczerze. Jak, na jakim etapie tych questów jestem. Na pewno, żeby je pokończyć, to bym... Ja jestem ciekaw w ogóle, czy one są jakby nieskończone, czy jakby, nie wiem, jest ileś stopni, ileś faz tych zbierania tych całych pieczęci. Ja to sobie pewnie przeczytam gdzieś w necie, bo wiecie, tak biegać, żeby biegać za każdym razem, to mi się nie będzie chciało, ale gdzieś tam no, na pewno będę chciał wszystkie questy pokończyć w tej grze. Czyli przydałoby się i te. Tylko one, mówię, jeżeli one by wymagały tego... Znaczy, jeżeli one są po prostu nieskończone, to wtedy ich kończyć nie będziemy, tak? No bo się nie będzie dało nawet. A takie bieganie w kółko za nimi nie ma sensu. Dobra, płoniemy to i chyba ogarnęliśmy tym sposobem tutaj wszystko. Także spoko, tam już raczej nic nie ma. Tu mamy punkt szybkiej podróży, a dalej mamy tutaj i idziemy w takim razie do miasta i będziemy badać te inne dziwne rzeczy, jakie niby się w mieście dzieją. Zobaczymy, o co tam będzie chodzić. Chodź, Phobos. Okej. Ciśniemy dalej. No i co, chyba trzeba będzie jakoś tutaj drogami pojechać. Wydaje mi się. I tutaj się napierdalają, ale już widzę, że Ateńczycy wygrali. To się nie będziemy wtrącać.
Już spróbujemy jakoś na przełaj troszeczkę pojechać, żeby było tylko szybciej. Jakieś mury mamy. Co ciekawe. No dobra, to musimy je objechać, bo tutaj zbyt wiele nie zrobię. To już są zapewne mury tego miasta. Chociaż nie, no trochę daleko by było, ale... No chyba jakieś takie przedmurze, czy coś w tym stylu. Nie wiem, miasto Tazos, proszę bardzo, jesteśmy. Także witamy bardzo serdecznie i w takim razie zmieniamy plan i inny pytajnik będzie pierwszy, bo ten jest najbliżej. Plus tam zaraz jeszcze poza miastem też jest jakieś zadanie z tej naszej linii związanej z bratankiem Barnabasa. Dobra, co my tu mamy? Zapewne jakiś skarbik w świątyni Heraklesa. Wow, świątynia, która nie jest ten. A nie, dobra, jednak jest strzeżona. Już chciałem powiedzieć, że świątynia, która nie jest strzeżona, ale jest strzeżona. Także niestety musimy panów kolegów zabić. Strasznie słabo pilnujecie, bo sobie nie patrzycie po plecach. Dobra. To spieszmy i spadajmy, zanim ktoś się zorientuje. Czyli to mamy. Tu byśmy mogli pójść, spotkać się z przedstawicielem. No dobra, to w sumie jak jesteśmy zaraz obok, to chodźmy, zobaczmy. Co tam ciekawego będzie. A nikt mnie nie widział, jak tutaj robiłem te niecne rzeczy, także... Nie ma z tym najmniejszego problemu. No i zobaczymy, co ten jakiś kontakt będzie tutaj dla nas mieć i zobaczymy, co będziemy musieli zrobić w ogóle. I shouldn't have drunk so much. I need to train or I'll never beat Neleos. Long night? Way too long. I need to shake this off and start training so I can defeat Neleos and ride that victory to become the Olympic. Who am I kidding? Maybe I'm just not cut out for this Olympic stuff. I take it you're Aetis. Miko sent me. Neleos? Neleos? What now? Did he break another record? No, he didn't. He's bound to his bed. Oh, just another drunken night of celebration then. Then it must have been quite a night. Huh? Neleos has taken ill. Miko sent me here because... You were the last one to see him well. He was fine when we went to Karpos's house for the usual, dose of hedonism. But I didn't leave the party with him. Or see him since. Something must have happened at the party then. Look for Karpos at his house on the hill. He probably knows what happened to Neleos. He's a reclusive man, though. You will need to get his attention. I'd say, smashing some of his valuable wine. The stuff that gets me this drunk would get him to come out and play. Thank you, Aetis. I'll look into it. Well, I better get started, or I'll never catch up to Neleos and the rest. Możemy go w sumie zrekrutować do załogi. Being the Olympic champion doesn't sound as impressive as traveling across the Greek world. Come work for me on my ship and see new sights. I could use someone with your arms. Strong, rower's arms. I've always wanted to travel. And you know what? I'm sick of this training day in and day out. Count me in, Mystios. I mean, Captain. O, no i proszę, przy okazji mamy nowego kompana na statku, tylko on zapewne będzie chujowy. Tak w porównaniu oczywiście do innych, których mamy, także nawet nie będę sprawdzał jego statystyk. Czyli tak, w tej winnicy mamy jakiegoś gościa, który może wiedzieć, co tam się stało. I niby, żeby go wywabić, musielibyśmy poniszczyć mu wino. Mamy tutaj też gdzieś do zniszczenia zapasy, tak by the way, to w sumie też dobrze by było zrobić. Bo czemu nie? Jest jeszcze jakaś skrzynka, ale skrzynka to mnie mało jara. Bardziej mnie jara popalenie tego wszystkiego. Także przepraszam ludzie, ale... O, nie mam. Dobra, oj, przepraszam ludzie, muszę sobie przygotować strzały płonące, bo ich nie mam. Nie tu, nie tu. I tutaj Maxa. Dobra. Nie w pieski. Pieski, odsuńcie się. O kurwa, świetnie. Fuck, pieski się do mnie rzucają. A ja nie będę walczyć z pieskami, bo tu kurde jakoś te strzały się rozpryskują. Doleci ta strzała? Oj, chyba nie. Okej. Czy teraz jebnie?
Chyba jebnie, dobra, jeszcze tak byśmy spłacili od razu nagrodę za naszą głowę, bo to się źle skończy. Dobra, czyli to też mamy z głowy. Szybko poszło. Ok, i nikt się nie szczaił, że to ja. Dobra, zobaczmy tutaj. This must be Karpos's house. Smell of alcohol is enough to know. Okej, czyli co, tutaj chyba nic nie zrobię, nie ma innej opcji. Jak zniszczenie tego wina. That's what I'm looking for. Ciekawe, nie mamy opcji innej? Look who's here! Mikos! You should be at home, taking care of Nileas. I should be doing a lot of things, but right now... I want to have some fun! You look like you could use a little fun, and I'm plenty of it. So how about it? You and me. Let's have a great time. Sounds good. Why don't you tell your little friends to leave? I'm all you'll need. Well, you heard the Mythios. Get lost. Trochę może nie powinniśmy tracić czasu na zabawy, no ale cóż, nie odmawiam. I can still continue. I honestly doubt you could even stand right now. I mean, I could just lie here. Maybe later. Goodbye, Mikos. Okej, ale jak rozumiem, więcej opcji, żeby na przykład jakoś z gościem porozmawiać bez niszczenia mu tego wina, chyba nie mamy, mam wrażenie. Cóż, jeszcze jeśli chodzi o cele w lokacji, to mamy skarbik tutaj na górze, to też byśmy sobie to dziabnęli. No chyba innej opcji jak zniszczenie tych dzbanków to nie mamy. Czyli dobrze by było w takim razie te dzbany zniszczyć, na to by wychodziło. Tylko one są oczywiście pod strażą. Maybe more of it will make us stronger. No, we'll make you dead. You've seen the athletes in the armory. What damage could one do? We're supposed to be protecting the wine, not drinking it. Stop. No proszę, nie dość, że mamy czyścicieli, to jeszcze się okazuje, że to wino jest zatrute. No dobra. Jako, że to czyściciele, to nie będę miał problemów z tym, żeby ich wszystkich wymordować i zniszczyć to wino. I dzięki temu możemy pogadać z Karposem. Cześć. Halo. I'm here. What have you done? You murdered the... Oh no! No, no! The general is going to kill me! You're with a cult, aren't you? What did you do to Nileas? No! No, no, no! I'm just a business associate with them. I work for the general. Tell me what your business is with the general, or I start removing your teeth one by one. Malaka. Fine. I help the... More like I'm being blackmailed by the cult of Cosmos to deliver them drunk athletes for their army. The good ones fetch more. Good ones like Nileas. And now he's very sick. They do something to the students. It makes them different. How do you think the elite guards can do what they do? Their strength, it's not normal. Not natural. No matter their strength, it pales in comparison to mine. I've messed up, Miss Theos. I couldn't defy them before, but with you on my side, maybe we can turn this around. The cultists always took the drunk students from my docks to a cave along the coast south of here. There might be redemption for you yet. The people of Thassos are my people after all, Miss Theos. The cultists may have lined my pockets, but my heart is empty. Save the students, please. I can't do this anymore. I'll save the students for their own sake, not yours. If anything happens to Nileas, you're a dead man. I'm sure he'll be fine. Go to the students. They are in the cave, to the south. Follow the coast and you'll see it. Good luck.
No dobra, czyli gościu przynajmniej chce się odkupić i powiedział nam, gdzie możemy znaleźć sobie czcicieli, czyli co, mamy iść na południe, tak? Czyli zapewne to jest sam ten pytajnik, wydaje mi się. No dobra, to chodźmy w takim razie w tamtym kierunku. Tyle, że w tym odcinku to będziemy już w sumie kończyć, dlatego, że mamy ponad pół godziny. Dlatego, żeby nie przedłużyć, to wejdziemy sobie tutaj na ładną górkę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No Kassandra, co ty robisz? No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.